Hej, witam wszystkich imperialistów w ostatnim odcinku z gry w Europie Universalis 4 jako wolne Stany Zjednoczone. No, bo niedługo może znajdziemy się pod butem Meksyku, no nie, prawda, tutaj nie wygląda to dobrze w tym momencie, bardzo źle bym powiedział, że nawet to wygląda. No tak, możemy się pozbyć Chile już chyba z tej wojny, albo będziemy mogli pozbyć się ich za chwilę, bo już mają takie nastawienie, że to powinno być już nawet możliwe, ani nie wiem czemu nie jest. Mamy minus 43 tysiące manpowera, to jest tragiczna sytuacja, no więc Army Professionalis zmniejszamy totalnie. Zrobimy wielką po prostu reorganizację naszych armii, naszego życia i w ogóle wszystkiego, żeby to po prostu... Ej, miałem wrażenie, że coś złego się zdarzyło. Tak, pada mi fort po forcie i to byłby dobry moment, żeby whitepeace'ować, gdyby to było jak najbardziej możliwe, no ale nie jest. I na razie, no ich siła sojuszu jest niestety za duża, za wielka. No i musimy stanąć, cofnąć się, zreorganizować nasze siły. Chyba, że... Oni się podzielą. Chyba, że się podzielą i wtedy tutaj zaatakujemy. Zaraz zobaczymy. Debata, dajcie mi coś do wojska. No ja oczywiście nie mam nic do wojska. Army Tradition Decay, co najwyżej, co mogę zrobić. Nie, to jest masakra jakaś. Republic Tradition też, no dobra, nie będzie Republic Tradition, 38% szans na to. A, przegłosujmy, Army Tradition to jest też mieć w cholerę pod autonomię, możemy im dać. Navy Tradition to zawsze możemy się pozbyć, bo to się fajnie, szybko, ładnie nam automatycznie generuje. No już więcej nie chcę tracić tego, 96 punktów militarnych chyba kogoś porąbało przy tej cenie. Prestiż też, prestiżu mamy dość sporo. Łapę nie damy, bo potrzebujemy. Korupcja jak najbardziej. Administracyjne takim niskim. Dobra, mam 80%, że nam to przejdzie. Więc poczekajmy i zobaczymy, z czym to się zje i czy nam się to uda. Jeżeli dobrze pójdzie, to my tu za chwilę będziemy mieli całkiem niezłe siły. W sumie to już może jakiś dobry generał by nam się trafił. David Frobisher! Next Napoleon po prostu. Ej, serio. David, ratujesz mi życie w tym momencie, serio, stary. Oh my god. Dobra, kolejny fort stracony niestety. Ale w sumie może to nie jest zła informacja, bo w sumie jakbyśmy tutaj to odbili, to by mieli 40 tysięcy żołnierzy za linią frontu, że tak powiem. No więc my zbierzmy 60, tutaj w tą 20 się zaraz wrzucimy, chociaż... Dobra, weźmy tego kandydata stąd. Wbijmy się w ten fort, bo większość jednak jest na północy. I sobie mamy 50, może go zaszturmujemy. I powinniśmy ich tutaj teraz przyblokować na północy. Bo zobaczcie, ile ich wojska teraz znajdzie się za linią moich fortów. Pomoc nie nadejdzie. Jakby się będą musieli wycofać, też nie będą mogli. Więc to nie jest jakaś taka dla nich super komfortowa sytuacja. Mają tyle wojska za linią moich fortów. USA po prostu... Ono nie, no bunty jeszcze, serio. Dobra, tutaj najemników. Zajmiemy oczywiście potrzebne mi prowincje. Chile jest coraz bliżej wycofania się z tej wojny, więc też mi jest to na, jak najbardziej na rękę. To jest, będzie 50 tysięcy, to jest 42. Wejdźmy w to, bo tutaj powiem pójść stack wipe, o ile nie przeniosą tu zaraz generała. Aj, kurka, idealnie po prostu weszli. Manewr dobry, ale niekoniecznie dobrze to wyszło. Ej, czemu i przeszli tutaj bez większego problemu? Nie powinni móc, nie powinni, nie powinno to mieć miejsca. Dobra, i lecimy teraz tutaj. No i wyjebiście. W sumie to dobrze się teraz rozproszyli. Ułatwi mi to troszeczkę sprawę. Tu zajmiemy Wargola znowu. Znowu poszły stack wipe. Po prostu widzicie, tak to jest Ameryka. Im większy wpierdol, tym większa kampania reklamowa na po prostu ratujemy amerykański styl życia w tym momencie. Drodzy Państwo, to jest wojna o wszystko. O ropę za 3,50. Znaczy za 2,50, nie pamiętam. Ale za tanią ropę my tu walczymy. White Peace od Kolumbii. Co jest mi jak najbardziej na rękę. Ja do was nic nie mam, nie jesteście Meksykańczykami, nie chcecie u nas pracować, więc...
a od czasu do czasu biały, fajny proszek nam dostarczacie, więc też może być. Oczywiście mam na myśli cukier, żeby nie było. Okej, okay. I my teraz tutaj się zastanawiam, czy nie podzielić tych naszych sił. Dajmy tutaj tego typa. I czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj, albo znowu tutaj byśmy mogli szczyścić ich na fortach, bo oni muszą mi się cofnąć, niestety. O nie, tutaj się cofamy. Też nie wiem, czy taki podział tych moich sił nie będzie zły, niestety. No i znowu manpowera mi brakuje. A, bo to nie Polska, że ja po 50 tysięcy dostaję za kliknięcie, tylko 16. No okej, okej, to też nie jest dobrze, ale też nie jest jeszcze tragicznie. No oni tam chodzą, tracą manpower, mnie to też jest na rękę. Tutaj potem wyślemy jeszcze raz. No po prostu trzeba to... Ej, to mi resetuje za każdym razem? A byłem pewien, że to mi przedłużało kiedyś, przedłużało. Na bank. No nieważne, Peru trzeba byłoby się też pozbyć z tej wojny, bo jednak chodzi ta duża taka liczba ich wojska, ale Peru jest... W sumie to jest Peru. Jakbyśmy się Peru pozbyli, to ta bitwa mogłaby nam zapewnić pokój z Peru, więc... Więc możliwe, że tu się zaraz w nich wbijemy. Zrobimy im źle. Dostaną stack wipe'a i stwierdzą: sorry Meksyk, my aż tak ci nie lubimy. No i tak, no za chwilę to stwierdzą. My lecimy teraz tutaj na granicę. No tamto, o Boże, nie, stolica moja, nie. O nie, 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 nie. Ile ja to teraz tracę? Dobra, ja na szczęście moje procenty mam bardzo niskie. Przy stracie tutaj na ich tych prowincjach moich własnych narodowych. Dobra, niszczymy. Nie wiem, jakim cudem to przetrwało, ale jakimś cudem przetrwało. Lećmy na północ, obronić fort. No i niestety ten fort mi przejęli, więc trzeba będzie go odbić. Peru stwierdza: fuck you, Meksyko! Alla, coś tam. Wypadamy z tej wojny. No Meksyk, patrzcie, Meksyku nastawienie też już coraz niższe jest. Aha, wyjebiście. Mnie to bardzo cieszy. No, powiem wam teraz szczerze, że gdybym miał absolutyzm, to ja bym tej opcji nie używał, ale że go nie mam. Oj, ktoś tam jeszcze chyba inny wojnę wypowiedział Meksykowi? Nie, tylko ja. Tylko ja toczę wojnę z Meksykiem. No niestety najpierw zdobyli ten fort. Żeby więcej badziewia mi się przelało przez granicę. No utrzymanie granic, to ja się nie dziwię, że oni mają takie problemy z po prostu imigrant... Filadelfia, straciłem stolicę, serio? Czemu oni mi tą stolicę zdobyli? Jakimś badziewiem. Dobra, lecimy na stolicę, nie! Oh my god, no nie mogę lecieć na stolicę, bo jeszcze tu jest jakieś badziewie na granicy znowu. No tak to jest, no raz plaga się rozprzestrzeni i... No całą po prostu życiowa walka z imigrantami, no. No zobaczcie, no to jest bez sensu. Po co toczymy tą walkę z imigrantami? Przyjmijmy ich do siebie. Dajmy im miejsca pracy. W McDonaldzie chociażby, nie? O Boże. A wiedziałem, że tu powinny być większe mury. O, kto mi zginął? Ty mi zginąłeś. Masz gier prestiż, jak komukolwiek to jest potrzebne. Czekajcie, the Congress printing machine. Print more money, use with Nie no, pieniądze! Jak najwięcej, walić inflację i spadek wartości dolara, drukujcie mi wszystko. Dobra, tak to jest zrobione, a ja nie powinni tu móc przejść, co to kurwa jest? Ja naprawdę się zastanawiam, co ten komputer odwala, no. Okej, okay, tak, tu zdobądźmy Wargola, chodźmy na naszą stolicę ją odbić, no po prostu pożal się Boże, to wszystko się tutaj dzieje. Dobra, Chile zaraz też mi z tej wojny wyjdzie.
my Wargola znowu zdobywamy. No i dobra, lecimy odbić tą prowincję plus, no, plus pokonać ich armię. Więc powinno być dość tutaj fajnie. Nie powiem też, odbijemy oczywiście to wszystko. Ale czemu oni tu przechodzą? No kurwa! Łatajcie mi te dziury w płocie, ludzie! Okej, to była zła decyzja, ale lecimy dalej. Tak, tak, to już jest, tak jest wojna o wszystko, więc palimy army profesjonalizm, po prostu wprowadzamy zaciąg obowiązkowy dla wszystkich. A, znowu mi odbili prowincję. No jest trudno. To jest po prostu jakaś paranoja totalna, to, że oni mogą tak sobie przechodzić w ogóle w te. Tak, tutaj dorekrutujmy paru najemników i będziemy zaraz mi tutaj odbijali całe nasze terytoria, że tak powiem. A nasze wojska znowu wysyłamy na granicę. Meksyk chce White Peace'u, a ja nie chcę White Peace'u. Meksyk, oddasz mi wszystko. Oddasz mi wszystko, co chcę. Naprawdę dużo tego nie będzie. Ale będzie. No i tak przestaje się po prostu nasza walka z imigrantami. Jest po prostu bez sensu. Totalnie. Boże, serio, ale jak oni mogą przechodzić? Zobaczcie, ta armia już nie przechodzi, bo nie może, ale czemu te przeszły? Jak to jest tak zrąbane, ja nienawidzę tego nowego systemu, czy tego nowego systemu fortów. Ten stary był taki fajny, prosty, wszystko zrozumiałe. A tutaj ni cholery, dobra, nie muszę chodzić aż taką dużą armią, żeby tak wipować 4000 wojska, no. Jeśli też speeda odpalmy, to będę lepiej je czyścił. Okej, to zrobione. Lecimy tutaj. Tu odbijamy dalej. I za chwilę polecimy na północ. Ostatnie 4000 wojska trzeba dorwać tutaj. Mamy problem z bani. Nie no, kolejne? Co za shity? Dobra. No jej, no, sytuacja opanowana. Czy ile można nam z tej wojny wyjść? Su for peace. Nawet widzicie, że za bardzo nie uczestniczyli. 300 żołnierzy stracili. Pewnie. No nie wiem, nabili się na własne dzidy czy coś. Dobra, w ten sposób i nasze wojsko teraz tutaj weźmy, przetransportujmy i stoczmy kolejną bitwę. Public Tradition, cokolwiek. Ale naprawdę, to, że tutaj mi się udało to wybronić, to jestem dumny z siebie. To jest po prostu pokaz amerykańskiego wojska. Daliśmy radę, chłopaki. Good job, good job. Wbijamy się teraz te 37 tysięcy, obok jest 30. No i poszedł stack wipe. Oh my god! Jak myśmy to zrobili? Yeah! Lecimy dalej! Nie, ale ten generał, który mi się trafił dzik teraz, to jest jakaś masakra totalna, serio. Lecimy na południe, aż do stolicy Meksyku. Podzielimy armię, zaraz weźmiemy dodatkowy manpower. No, żeby nie szpimy razem, bo tutaj to już będziemy sporo mogli troszkę tracić. Zobaczcie, jak ich zjechaliśmy! Wow! To jest po prostu wow! Naprawdę wow! To mi się podoba. Czy nasza flota jest w stanie wreszcie coś robić? Nie, no nie jest w stanie nic zrobić niestety. Jest za mała.
No, możemy się tu wbić. Posiłki doszły. Meksyk, cofać się. Tak, dobra, bierzemy znowu manpower, bo to już mówię, jest wojna o wszystko. Mam jeszcze tylko 6 lat, żeby powstrzymać imigrantów nadchodzących do naszego kraju i żeby on znów był po prostu krainą mlekiem i miodem płynącą. Dobra, tak, Rio, coś tam lecimy od razu, tutaj wy po kolei to zajmujcie. I w sumie to ja nie jestem pewien, czy ja nie muszę tego fortu tutaj zająć, czy się stolica liczy jako fort, bo normalnie chyba nie. Z tego co pamiętam, czy ja nie będę musiał jeszcze tam dalej na południe lecieć, niestety. Ale to zajmiemy stolicę dość szybko, więc zaraz się o tym przekonamy. Navy Army Tradition. Navy, mówię, jest beznadziejnie nieważne. Co? Francja! No już ja im chyba udowodniłem, że nic tu nie zrobią, no ale dobra. Czekajcie. Wolna Ameryka. No sorry, ale budziki mi dzwonią, bo jest... To już jest 6 rano, jak nagrywam ten odcinek, więc... Budziki mi wciąż dzwonią. Okej, okay, tak. Sub for peace. Nie, dobra, to jednak liczyło się jako fort. No jak widzimy, naszą granicę jesteśmy w stanie troszeczkę tutaj mocno... jakbym miał jednak tego warscora większego, to naprawdę moglibyśmy im kawałek ziemi wziąć. Więc może ich ciśnijmy dalej, tak naprawdę, bo im dalej, tym lepiej dla nas. Jaki tu jest fort? Dwójka. I dwójka. Ej, to ja się nie wierzę, że ich stać na takie armie duże, skoro nie mają żadnych fortyfikacji, których muszą bronić. Mexico! Mexico zdobyte! Mexico! Dobra, czemu im warscore... Nie, mi warscore rośnie. Guadalupe! Nie wiem, gdzie to jest, ale na razie mówię, no na to leję totalnie. Jakieś kolejne rewolty, ale tam... Po prostu ludzie się wkurzają, bo mają za wysokie ceny paliw. I to tyle. Ewentualnie damy prawo głosu kobietom, nie? Wtedy będzie spokój. Ok, to zdobyte 62% za zdobycie ich wszystkich fortów. No i teraz w zasadzie musiałby pójść Carpet Siege. Tylko że to jest spore ryzyko, bo oni wciąż mają bardzo dużą armię niestety. No tyle bym mógł brać bez najmniejszego problemu od nich. No ale chciałbym więcej. Nie ukrywam, chciałbym więcej. Chciałbym za 100% brać od nich. Tylko że nie mam jak szybko przejąć tych wszystkich prowincji. O, to jest kolejna ta, to zaraz dobijemy sobie kolejne procenty. No się w nich zaraz wbijemy. Dobra, daliśmy radę. Tak mało procent dostałem za to zwycięstwo? Słabe, słabe statystyki. Dobra, tutaj lećmy. Tutaj też zaraz będzie rzeź. Doślimy nasze wojsko, okej. I chyba lepiej mi tutaj na południe teraz uderzyć. No, mają kłódkę, to atakujmy. A nie, tutaj była. Tutaj są góry, no to... Wróćmy się na miejsce, dobra, nie? Dobra, spróbujemy tutaj, może się uda. Mamy generała z dużym maneuverability, ale niestety nie poszło nam losowanie. I wyjebiście. Dostali stack wipe'a w górach! Co to kurde ma być? Stack wipe w górach. Czemu ja im taką rzeźnię robię? Bo nie zwróciłem w ogóle uwagi na statystyki, ale coś tu jest bardzo nie tak. Nie powinienem robić jakiś aż takiej rzeźni. Czekajcie, Meksyko. Nie, no nadal mają 8,20. O co chodzi? Czemu dostają taki pierdol? Ja wiem, że mam boskich generałów, ale kurde. No zobacz, no w tym momencie, no armia Meksyku nie istnieje. Hello banana, no.
Oj, Francja mi się tu rekrutuje. Znaczy, desantuje. No dobra, 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 to może jednak kończymy tą wojnę. 63, 7, no już więcej mi nie dadzą. 1000 golda. Ale, czy mnie się spieszy? Mamy jeszcze 4 lata na tej rozgrywki, więc nie jest aż tak dobrze, jak i źle. W sumie... Może, w sumie możemy wykorzystać to, że tego tutaj nie ma. Jak to było? Już nie pamiętam, czym się zostawia. Spróbujmy to wszystko przejąć. I zaraz potem zbierzemy te nasze armie. No im więcej przejmę terytoriów, tym więcej dostanę. Co prawda będę tutaj te terytoria oblegać, bo oblegane terytoria mniej warscora kosztują. Już nie pamiętam o ile, ale no jednak kosztują zdecydowanie mniej. To w sumie może to wojsko tam na północ będę przesuwał. W ten sposób i po prostu będziemy teraz dość sporo przejmowali. No mówię, no Francuzów to troszeczkę zlewam na razie, bo zanim to dopłynie i tak dalej, to kupa czasu minie, nie? Bonty to też na razie tak. O, widzę, że tu będziemy potrzebowali całej armii za chwilę. Dobra, zobaczmy, jak to tym razem będzie. Co ja mogę im zabrać? No nie ukrywam, że to już jest fajny kawałek tortu, który mnie wręcz by powiedzieć, można powiedzieć, zadowala. Chociaż fajnie byłoby tak to wszystko ich tutaj przeciąć na całe, a to chyba mi zabraknie warscora już niestety. Poza tym nie wiem, ja tu właśnie wydałem hajsu na to wszystko. Na pewno się trochę zapożyczyliśmy, więc gramy naprawdę Ameryką. Nieważne, że nie stać nas na szczoteczki, ale wojnę to toczymy. Nie wiem, gdzie on leci. Dobra, tak, tak. Tylko, że to jest 25 tysięcy, no może im damy radę. Weźmy tutaj jeszcze poborowych więcej. A już nam coś wejdzie po drodze. No i niestety oni teraz będą szybciej mi to wszystko tutaj odbijali. Dobra, kończymy tą wojnę. I co? Kończymy serię też w takim razie. Widzimy się w kolejnej, którą będzie wojna secesyjna na modzie Extended Timelines. Mam nadzieję, że już jutro to zobaczycie. Jak widzicie, stworzyliśmy United States of America. Już, no, może nie odtworzyliśmy idealnie tych granic, no ale jest dobrze. Może gdybym grał dalej, znaczy w sumie mam 4 lata, to i tak nic bym już nie zrobił większego tak naprawdę z tej wojny z Meksykiem, ale się udało, tak? Obroniliśmy nasze granice, nasz wielki mur stał się nieprzydatnym wielkim murem. Teraz trzeba będzie go przesunąć, trzeba byłoby go przesunąć dalej na południe, tu wykasować tą linię fortów i tutaj ją wybudować. No ale jest, udało się, wygraliśmy tą wojnę, a serio myślałem, że będzie ciężko ją wygrać w jakikolwiek sposób, więc jestem z siebie dumny, jak to zwykle bywa, ale też trzeba przyznać, że fuksnęło mi się to niezmiernie. I teraz na koniec jeszcze oczywiście timelapse, sobie zobaczymy, gdzie zaczynaliśmy w 1776, jako takie malutkie Stany Zjednoczone i zobaczcie, jak urośliśmy w międzyczasie, jak bardzo urośliśmy, po prostu jaką potęgą się staliśmy w te 40, tak, lat?
wręcz potęgą światową. Za chwilę też przejrzymy sobie wszystkie statystyki, religie i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że jeżeli seria wam się podobała, to żeby zostawić tego lajka, ale Mexico, jak tutaj rosło, serio. To po prostu piękna sprawa. No, United States of America, no po prostu wyjebiste. Myślę, że jeszcze jedna wojna, kolejna z Mexico i byśmy naprawdę byli do przodu. Tutaj spokojnie byśmy otworzyli całkowicie gry. No przecież też Stanów Zjednoczonych nie zbudowano na dwóch czy trzech wojnach, nie? Już się tam totalnie całe te rzeczy odbywały przez dziesiątki lat. Więc widzicie, no tak to wygląda na ten moment. Rozgrywki, tutaj timelapsa. Statystyki najważniejsze. No to tutaj idzie tak, jeżeli to tutaj te nasze United States, no to tak się prezentujemy. Tradition 97% i 12 prawie punktów morali, 107 dyscypliny. Nie pamiętam, czy jest dowód, czy Bestiage, Ability i tak dalej, więc no, no znosi. Na moralach mam naprawdę bardzo dużo. Force Limit A, dobiliśmy do 102. Wyjebiście. Nie stać mnie na taką armię, ale wyjebiście, że możemy kiedyś mieć aż tak potężną armię. No nie zmienia to faktu, że Rosja jest nadal najpotężniejsza. Zresztą na graniu na późniejszych erach Rosja jest zawsze najpotężniejsza, więc jeżeli idzie o liczbę wojska. Jeżeli idzie o gospodarkę, no to tutaj troszeczkę już gorzej wypadamy, ale powinniśmy dość, chyba przez te loany, które wziąłem, no to trochę mi dochody spadły. No i na handlu też. Ale gdzieś mam prowizję ze złotem, więc trzeba byłoby ją pobustować i może byśmy wyszli na prostą. No ale tak czy siak, no wyjebiście, nam tutaj już się to wszystko rozwinęło. Jestem z siebie dumny, że mamy tak potężną gospodarczy kraj. I w sumie jeszcze statystyki ogólne. Tutaj możecie sobie to wszystko teraz zobaczyć, jakie idee. No pamiętajmy, że zaczynaliśmy już z gotowymi tymi ideami wszystkimi. Więc to nie są to moje wybory. No i tak to nam się prezentuje. Ja ogólnie jestem z kampanii zadowolony, fajnie poszło, przyjemnie mi się tym grało, ale rzeczywiście na tej późniejszej zakładce na poziomie Very Hard, nawet na poziomie Very Hard było dość łatwo przez większość rozgrywki, no oprócz tej ostatniej wojny z Mexico, bo to jednak uchodźcy robią swoje, wiadomo, że to jest takie podbramkowe wszystko, no genialni dowódcy, fajna flota, fajne bitwy, nieźle to wszystko tutaj porobiliśmy. Dzięki wam za tą serię, no i mówię, jeżeli wszystko się dobrze udało, to jutro w teorii widzimy się w serii kolejnej z Wojny Secesyjnej na Extended Timelines. Hej!